Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację serii z gry ze Stockfishem, czyli najsilniejszym programem szachowym na licze.org Będę grał tylko troszeczkę nietypowo, gdyż pisaliście w komentarzu sugestie, jak grać, no to zagrajmy sobie. Tym razem zdejmiemy hetmana Stockfishowi. I zagramy z przewagą Hetmana. Od razu powiem, że jest to względnie łatwe, aczkolwiek może jeszcze sprawiać problemy. Zależy jeszcze, jaki mamy poziom. Po tym przykładzie zagramy sobie z zwierzą więcej. Gram z komputerem, biorę sobie, może ustawię jakieś 20 minut, w sumie bez znaczenia, najsilniejszy poziom, białymi i jedziemy. Wszystko działa, dobra. No, Hetman to jest oczywiście bardzo dużo na samym początku gry. Zagrajmy E4. Myślę, że warto tutaj po prostu wyprowadzić figury, zrobić centrum i zrobić roszadę. Za bardzo to nie powinno stwarzać żadnych problemów. No to zagramy skoczek F3, czyli mamy taką sycylijską, ale bez Hetmana. Duże ułatwienie trzeba przyznać. Przejdźmy przez oczywiście ten przykład. Będę robił przykłady troszeczkę trudniejsze później. Może tutaj po prostu skoczek na C3. Wyprowadzimy sobie. Dobra, tutaj jest goniec, atakuje Skoczka. W zasadzie, goniec D2 mógłbym zagrać bez Hetmana. Jak jest, nie ma Hetmana, to jest ten ruch na pewno w porządku. Ale nie no, goniec E3, bo wy, wybicie oczywiście powoduje, że czarne pola mogą trzeszczeć u przeciwnika. Więc goniec E3, tak normalnie. Ok, Skoczek atakuje pionka. No to mogę nawet chyba goniec D3, czyli wszystkie figury wyszły. So Przepraszam najmocniej. Czkawką się odbiło to, o czym chciałem powiedzieć, oczywiście. Wyszły wszystkie figury, tutaj wybijamy sobie na C6. Dobra, wybicie na C3. Ok, wybicie nastąpi prawdopodobnie BC. Może DC, ciężko stwierdzić. W sumie bez znaczenia chyba większego. Zagramy sobie koniec C5. Nie pozwolimy przeciwnikowi zrobić ruszady. Jest to myślę, że dosyć proste. DC. 5. Ok, d5, no to może. Wybijmy to po prostu bez większego i jakiegoś tutaj myślenia. Zrobimy szybko roszadę. Goniec przeszkadza królowi zrobić roszadę. Możemy c4 zagrać, prowadzić wieże. Myślę, że bez właśnie. Chodzi o to, żeby czasami pograć sobie w taki sposób, żeby nie, nie za dużo myśleć. Znaczy, wiem, że to źle brzmi. Chodzi o to, że w, w tym układzie. Nie musimy aż tak dużo myśleć, tak? No bo mamy przewagę i to ogromną. E, goniec, e, goniec na d6. Oddaję pionka e, i w myśl zasady niemyślenia wyprowadzam wieżę na wolną linię. E, wyprowadzam wieżę tutaj za chwilę OK. Przeciwnik pozwala na wymianę wież, więc z tego skorzystamy. Tu szybko wybijemy. Pamiętajmy też, że Stockfish gra do końca, czyli do mata. Możemy też robić sobie takie challenge, kto w jak najmniejszej ilości ruchów wygra ze Stockfishem. Mówię tutaj akurat o tym, że mamy tego hetmana więcej. Ale też, o zobaczcie, bym już podstawił, bo tutaj wieża atakuje gońca, więc uciekam gońcem. Też mogę spróbować zbić skoczka, spróbować zagrać C4. E, przypuszczam, że o, Przeciwnik wymienia Jak najbardziej e, Tutaj również mogę też kopnąć e, W zasadzie chyba wybiję No bo nie ma tu się co Szczypać No i zagramy sobie zaraz e, Hetmanem na D4 Gramy hetmanem na D4, wprowadzimy wieżę Będę brał pionki, będę próbował Przeciwnika zamatować A no to może w takim razie F4 Od razu się nastawię tutaj na e, Głęboki atak na króla może wieża F3, wieża tutaj, coś tam. Dobra, szach, prawdopodobnie wybicie, wybicie. Dalej atak. Oczywiście, to już jest bardzo prosta wygrana, to tylko trzeba dokończyć. To jest raczej łatwe. Ale dla osoby początkującej myślę, że to jest doby, na pewno dobry trening. Jeżeli ktoś na przykład gra w szachy dwa dni, no to na pewno może sobie w ten sposób potrenować. Ok, szach na F5. I teraz jak tutaj chcemy grać? Chcemy grać wieża F3, wieża H3. Chcemy dać mata. Będzie G3 zapewne. To będzie wieża H3. Król g7, hetman d7, jak wieża f7, no to wieża h7. Inaczej będzie mat na h7, więc na pewno będzie wieża f7. Tutaj na h7 taktyka tak, żeby odbić wieżę. I tu już w zasadzie ruch deklarowany możemy zrobić. Yy, OK. No oczywiście pozbieram pionki. Nie ma to żadnego w tym momencie znaczenia. Dograjmy te pozycje. Będzie ciekawiej na pewno, jak Stockfish będzie miał tylko wieżę, mniej albo aż. Przyznam wam się szczerze, a to może za chwilę. Tutaj pojedziemy piankiem do góry, do samego końca. Ok, zbijamy. No i co teraz? Teraz sobie zagramy h4, h5, h6 i damy mata. No dobra, tutaj wybiję jeszcze, no bo przeciwnik chce dorobić hetmana, jedyna szansa. OK. Tutaj, tutaj i na końcu mat. OK, zajmie nam to 37 ruchów, czyli mat w 37. Teraz przejdziemy do pozycji, zdejmując przeciwnikowi wieżę. I teraz wam się przyznam do jednej rzeczy. Próbowałem już grać bez tej wieży, znaczy silnik bez wieży, i. No, wyśliznął mi się program. Powiem szczerze, że naprawdę to było coś ciekawego. No teraz spróbuję się po prostu skupić, bo trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać. Mimo, że wieża więcej to jest dużo, ale chwila nieuwagi i już może być kiepsko. Zegram C4. Gambit hetmański bez wieży. Grunt teraz to wykorzystać, to że jest ta wieża więcej, więc należy chyba ją jak najszybciej wprowadzić. Goniec G5. Dosyć łatwe na razie posunięcia takie, żeby wymieniać. Zagramy sobie E3, rzecz jasna. Pilujemy tutaj pionka. Czasami maszyna po prostu wybija broni na siłę te pionki i jest tak nieciekawie. Z maszyną to się gra bardzo trudno, jak oddajemy pionkę za inicjatywę. OK, goniec D3, goniec D3, myślę, że to jest w porządku posunięcie, jasne, że tu mogą być wymiany, niech sobie będą, H6, odchodzimy, nie chcę od razu wymieniać, wolę jednak gońca za gońca wymienić, dobra, roszada, roszada, no i teraz myślę, że wprowadzimy wieżę, drugą wieżę, do E4 dojdziemy i tu powinno być w porządku, Yy, dobra, tu będzie bicie taki ruch. No dobra, wprowadzę wieżę na C1. Tak, jak mam tu wieżę więcej, to chcę z niej skorzystać. Ok, A6, wieża E1. Tu już E4 mogłem zagrać od razu. Ciekawi mnie na przykład, jak będzie wyglądała gra. Jak na przykład będzie miał stokwisz figurę mniej, czyli na przykład lekką figurę. Yy, powiedzmy skoczka czy gońca. Zagramy E4, tu chyba niczego nie podstawiam. A, chyba podstawiam. Tak? A, to jeszcze taki ruch jest. Dobra. Jednak tu jest OK. Chyba. No właśnie. I już mi się zaczyna coś nie podobać. Dobra, tutaj skoczek, i to chyba się trzyma. Ale zobaczcie, już maszyna kombinuje. Już stwarza minimalne problemy. Ja to czuję w tych posunięciach. G5, tutaj, bicie. No właśnie, bicie. Bicie, bicie. Ale zaraz, mogę chyba zbić w ogóle wieżą. Nie, nie mogę zbić wieżą. Mogę zbić wieżą, czy nie? Nie mogę. Słuchajcie, już nie mogę zbić pionka bo dostanę G5 za szybko, a tu jeszcze jest związanie, a nie chcę stracić jakości. No dobra, no to myślę, że spróbuję wymienić tego gońca, który był bardzo nieprzyjacielski, ale zwróćcie uwagę, no już jeden pionek maszyna odbiła. Wprawdzie zawierzę, to jest ogromnie dużo oczywiście. Teraz spokojnie, tutaj trzeba... Dobra, tutaj jest wymiana, co mi bardzo pasuje, więc z tego skorzystamy. Myślę, że teraz taki ruch skoczek B3 będzie dobry, żeby przejść skoczkiem na C5, kontrolować E6 i jeszcze uderzać w pionka. Skoczek C5 od razu. Czy wieża D, D8 jest taka możliwość? W sumie nie wiem. Dobra, goniec G6. No i teraz Krzysztof, wykorzystaj potencjał, który jakiś tam ewentualnie masz. Myślę, że Hetman E, D2, Hetman F4. Po prostu się ustawię, przestawię. E, tutaj żadnych gruźb póki co nie dostrzegam. E, no dobra, no to Hetman F4 myślę, że będzie ok. Maszyna nie wymieni. Jestem przekonany, że nie wymieni. To by było zbyt piękne, zbyt proste. I wieża D1, bronimy pionka. Ok, zobaczymy co teraz, bo może skoczek na, skoczek na D5. No właśnie, no to ja to wybijam. Ja to wybijam bez głębszego zastanowienia, potem B3, o ile Hetman weźmie, wziął pionek wziął pionek, no to teraz myślę, że wieża c1, czyli po wolnej linii będziemy chcieli wykorzystać tutaj opcję. Może skoczek b7, skoczek d6, wieża c8, coś takiego dostrzegam. Skoczek Hetman tutaj. To skoczek stoi świetnie. Może b3, może skoczek na a4 będzie się tutaj lepiej prezentował. Dobrze, aha, tutaj jest obrona, więc nie mogę za bardzo teraz tego zrobić. Jak zagram tak, to on mi tak, tak. No to jakieś kombinacje. Ale chyba muszę tak zagrać. Chociaż nie muszę, wiecie co? Zagram tak. Przyblokuję tego pionka. Zagram tak, wprowadzę wieżę na C5, zagram wieżę na C1. Kurczę, widzicie, stresuję się, jakbym grał normalną partię ze wszystkimi figurami, a wieża więcej to jest ogromnie dużo. No dobra, i wprowadzam wieżę na C5, atakuje Piona, Goniec pewnie będzie tego Pionka bronił. I wtedy Hetman może na F4 z powrotem, żeby zagrać na C7. Próba wymiany Hetmanów. Raczej będzie to w porządku, bo. Bo tutaj będzie wisiał Pionek. Przypuszczam, że. A jeszcze Hetman na D3 może tam sobie pohasać, po, po ale mam wieżę na E3. Maszyna, czasami maszyna. Y za nas zagra dobre, znaczy zagra takie posunięcie, które nam odpowiada, bo, yy, bo przeliczy, że jej się nie opłaca po prostu. Więc w tym wypadku hetman A6 coś tam mógłby zrobić, ale nie opłacało się, bo pewnie dostrzegł wieża E3. Ok, yy, król H8, czyli widzę, że tutaj już wędrówka królem. Yy, no to teraz yy, co? Podejdę sobie nieco królem. Zawsze na to znajdę teraz czas. W tym momencie. Tutaj podejdę sobie na E3. A jakoś tam wieżą będę musiał zagrać. I spróbować wymienić. No, myślę, że wieża C5 potem tutaj. O, sprytnie zagrał, sprytnie zagrał. Yy, no dobra, y, tym. No, królem, no, królem, królem trzeba. Wieża E8 istnieje takie posunięcie, to król D2 wtedy. No to lecimy chyba z wieżą na c5. Ok. Królem na d2, zagrał królem na d2, żeby wejść skoczkiem i spróbować już tutaj zbić. Ok, to chyba powinno zadziałać. Czasami też mam szacha, przyrzut skoczka, wzięcie pionka. Czy jest konieczne? W sumie nie wiem. O! A to ciekawe. Jak zbiję tutaj, on mi zagra tak sprytnie. Widzicie, maszyna sprytna jest, sprytna. Może tak, będziemy bronić. I teraz grozi, no, teraz grozi szach i wzięcie wieży. Yy, tak, to znowu wieża na D7. Naprawdę muszę przyznać, że uparta maszyna. Jakby to nie brzmiało. Król 3, bronie pionka jak wieża e7 to wieża c7 no trzeba się namęczyć z wieżą więcej zagrajcie bo to uważam że jest bardzo ciekawe wieża c7 no i teraz co wieża e8 ewentualnie to odejdę tutaj królem dobra odchodzę królem i grożę tutaj biciem a wieża d8 jeszcze jest no to tutaj i tutaj no chyba nic prostszego w tym momencie a jak spiję to znowu mi tu zagrywa Hmm. Dobra, gram tak. Biorę pionka i gram tak. No nie można się tyle pieścić przecież. Okej. Okay. Biorę pionka, grożę, wieża A8. Mogę też tak zagrać i potem zbić tutaj. Dobra, wieża A8. No to teraz oddycham, bo ostatnia groźna figura zostaje wymieniona. No i teraz jest spoko. Masakra, jak to brzmi, co nie? Tutaj wezmę pionka. Ale powiem Wam szczerze, nie jest prosto grać nawet z wieżą więcej. To znaczy, względnie jest to łatwe, ale jednak trzeba być czujnym do końca. No tutaj skoczka już przerzucę, to już będzie... Łatwe. No to już widać po tych ruchach rezygnację maszyny. Szacha damy. No i chyba pionem będziemy zasuwać. Tak najprościej. Ale strasznie dużo ruchów trzeba było wykonać. Jeśli król tutaj, to tutaj jeszcze mam opcję zbicia na D5. Chyba rezygnacja. No właśnie tak, widzimy, że jednak tutaj nic dobrego z tego nie będzie dla czarnych. Znaczy to jest oczywiste. Ale ciekawy eksperyment. Myślę, że kolejne kroki będą już nieco trudniejsze, więc postaram się tutaj skupić bardziej. Jeszcze tylko oczywiście trzeba dograć, żeby dać tego Mata maszynie. Ok, tutaj już wybiję tego piona. Damy szacha. Damy tutaj szacha i jakieś tutaj już. Maty się powoli szykują. Szach król F7. Jeszcze nie mogę dać mata, tak. Yy, żeby pata przypadkiem nie było, to też jest sprytne. Szach król G8. I mat. No dobra. Udało się. Yy, druga część tego, yy, tego, tego. Yy, Ciekawego challenge'u w sobie. Dobiegła końca. Piszcie w komentarzach dalej, jak rozegrać z maszyną, jaki układ. To myślę, że dosyć może być ciekawe. Polecam darmowego e-booka dla, dla osób początkujących. Możecie go ściągnąć z opisu w filmie oraz pan, pan Szachus na ten kod. Macie 10% zniżki w szachowo.pl. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu.